Dzień dobry, witajcie w kolejnych ulubieńcach. U mnie tym razem kawa ze śmietaną. Słuchajcie, zaszalałam, ale taka mi smakuje serio najbardziej. Jest idealnie kremowa, przepyszna. Także przy okazji ulubieńców przygotujcie sobie coś do picia. No i będą to inspiracje pielęgnacyjne. Pokażę Wam z bliska te kosmetyki, więc to będzie zupełnie inny format, który myślę, że bardzo Wam się spodoba. Po ostatnich ulubieńcach widzę, że lubicie takie treści, gdzie tak naprawdę pokazuję Wam, jak aplikować poszczególne kosmetyki, a nie tylko o nich opowiadam. Myślę, że na sucho ciężko czasami zobaczyć dany kosmetyk, także zobaczycie, jak on się aplikuje bezpośrednio na mojej skórze, nie tylko twarzy, ale też ciała, ponieważ porozmawiamy sobie o samopalaczu, o balsamach ujędrniających. Idealna tematyka i tak naprawdę zebranie wszystkiego w jednym filmie przed nadchodzącym letnim sezonem, a my kobiety uwielbiamy się rozpieszczać, uwielbiamy używać dobrej jakości kosmetyków, więc będą płatki pod oczy, będzie cudowny SPF, wspaniały podkład, no i przede wszystkim wszystko tak ode mnie. To są moje najszczersze polecajki, także koniecznie subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. I ta forma ulubieńców mi się niezwykle podoba. Ja jestem właśnie przed treningiem i pokażę Wam moje ukochane poranne płatki. Takie mam podział na poranne i wieczorne, więc za chwilkę Wam pokażę wieczorne. To jest, słuchajcie, produkt, który ja po prostu uwielbiam za ten efekt glow. Ja już miałam, słuchajcie, płatki pod oczami, bo jeszcze poszłam na szybką drzemkę i sobie po prostu nałożyłam, ale lubię też ten efekt, jak trenuję i muszę mieć takie płatki, które po prostu mi nie spadną. Pokażę Wam tańszy zamiennik tych moich ukochanych ze Skin 79, ze śluzem, ze ślimaka i złotem. Mamy wersję Petit Fee Gold, natomiast również macie taki stricte odpowiednik, o połowę tańszy moim zdaniem, wersji Petit Fee, czyli Snail and Gold. Też jest bardzo fajna opcja, natomiast ja to po prostu uwielbiam za ilość esencji pod oczami i uważam, że one są bardzo podobne. Także zobaczcie, to są płatki, które mimo, że mają dużo esencji, one się od razu przyklejają, ale patent, jeżeli chcecie to zrobić jeszcze szybciej, to troszeczkę zdejmujecie je. Możecie sobie nałożyć booster pod oczy, ja to najczęściej robię i zobaczcie, jakie one są duże. Ja już Wam we vlogu też porównywałam, ale nie widziałyście jeszcze tego filmu. Jak te płatki się od siebie minimalnie różnią, te mają zdecydowanie mniej esencji. Niektórym to może przeszkadzać, no bo lubicie jednak taki efekt takiej mokrej skóry pod oczami, takiej nawilżonej pod płatkami. Tutaj macie mniej, one się szybciej przykleją, ale powiem Wam szczerze, że finalnie po 2 minutkach macie ten sam efekt i zobaczcie. No mówię, no we vlogu też będziecie miały to porównanie, także może. I one są większe, te są większe, Petit Fee, no te się szybciej przyklejam od razu, a te dosłownie, nie wiem, gdzieś tam muszę nalać sobie wodę z octem albo suplementy przygotować i już są po prostu gotowe do treningu, także myślę, że te jeszcze z kodem na Naros macie po prostu taniej, także myślę, że warto i nawet możecie sobie kupić w cenie tych do opakowania, także i wieczorne i poranne będziecie miały po prostu skompletowane. Także za chwilkę Wam pokażę wieczorne. I będzie full service. Powiem Wam szczerze, że będziecie miały pielęgnację od A do Z. Do nowej formy ulubieńców pokażę Wam set, w którym aktualnie ćwiczę. To jest nowa kolekcja Ocean Apart. Słuchajcie, absolutnie nie krępuje ruchów, a wręcz przeciwnie, bardzo wygodnie się w nim ćwiczy. 21 maja ruszyła nowa kolekcja. Wszystko możecie zamówić, co chcecie, także nowe sety, ulubione kolory z poprzednich kolekcji możecie sobie zamówić i zobaczcie, no, po prostu przepięknie rzeźbią ciało, nie krępują absolutnie ruchów. Bardzo się wygodnie w nich ćwiczy. Przewiewny materiał, bardzo elastyczny, także jeżeli chodzi o topy, a one też mają nowy krój, jak zobaczycie. No w ogóle cudownie mi to wszystko trzyma, nic mi się nie wylewa, także jestem absolutnie na tak. A dodatkowo, co jest ważne, miseczki, które są załączone tutaj w tym topie, możecie wyjąć albo na przykład zostawić. Ja zostawiam, bo mam mały biust, więc to od razu dodaje mi jakby kształtu moim piersiom. Natomiast jeżeli chodzi o większe biusty, ja bym zostawiała miseczkę, ponieważ ona przepięknie trzyma i tak jakby bardzo ładnie wszystko modeluje i absolutnie nic Wam nie wypada, nie wypływa, wszystko się bardzo ładnie trzyma. Także o to też pytacie przy okazji, mając duże biusty, albo tak jak ja, mniejsze, czy po prostu dobrze się w tym ćwiczy, czy to nic nie spłaszcza, czy się nic nie dzieje, nie ulewa się, nie, absolutnie. Także moim zdaniem ten set jest przepiękny. Ja Wam za chwilkę jeszcze pokażę kolejną nowość, ale jest naprawdę mnóstwo nowości. Są nowe dresy, nowe kroje przede wszystkim, nowe materiały, które przepięknie rzeźbią ciało, elastycznie się dopasowują do talii, nigdzie nie ulewają niczego, także tutaj naprawdę nie czujecie ani skrępowane uciskiem, ani jeżeli macie troszeczkę więcej tutaj jakby tkanki tłuszczowej, ona Wam się nigdzie nie ulewa. Wszystko jest bardzo ładnie dopasowane. Co mnie niezwykle cieszy, ponieważ te sety są po prostu dla osób, które zaczynają ćwiczyć, zaczynają rzeźbić ciało, widzieć efekty jednak
jednocześnie mając naprawdę przepiękne sety, albo dla osób, które już osiągnęły pewne cele i po prostu chcą zobaczyć efekty. Także no powiem Wam szczerze, ja się bardzo, bardzo dobrze czuję w tych setach, mam ich naprawdę dużo i każde kolejne ćwiczenie to jest nowy set i po prostu się cieszę z tego, jak sylwetka wygląda, więc pokażę Wam krótkie spodenki, na które notabene czekałam i moim zdaniem no to będzie sztos, mega Wam się spodoba. Już chyba 50 raz mi tutaj froteruje podłogę. Ja nie wiem czemu, ten pies ciągle milże, słuchajcie, podłogę, dywany. Jak macie jakąś info, co się dzieje, to czy coś mu brakuje w organizmie, albo nie wiem. Podobno jest nerwowy. Nie widać tego po nim, ale właśnie tak to pokazuje. Słuchajcie, nowy set i top Brenda. Ja mam w białym kolorze, on słuchajcie, no cudowny jest, ten materiał jest bardzo fajny, te ściągacze są słuchajcie bardzo wygodne, ja myślałam, że nie będzie mi pasował, a jednak bardzo to fajnie wygląda. No i spodenki, pyta się mnie, czy te spodenki się nadają na lato, tak jak najbardziej, najgrubsza jest z tym wszystkim guma, ale ona zobaczcie, bardzo ładnie zbiera, trzyma, a same spodenki wymagają tylko pierwszego prasowania i są naprawdę super, no zdrowie, także myślę, że na pewno Wam się ten secik spodoba, on jest taki typowo letni, fajny, w ogóle te kolory Ocean są tak przepiękne. Jakość tego materiału w ogóle, ja sam powiem Wam szczerze, w szoku, że naprawdę, że taki materiał na lata możemy sobie w fajnej cenie złapać, także kodzik zostaje. No i mam nadzieję, że złapiecie dla Was inspirację. Moja pora na pielęgnację tak naprawdę oprócz płatków pod oczy sprowadza się do trzech basicowych kosmetyków, mocno nawilżających. Ja przede wszystkim cenię szybkość tej pielęgnacji, bo jak wiecie, rano mamy troszeczkę mniej czasu, ja sobie jeszcze gotuję, często właśnie robię trening poranny i dopiero później na 8 też śmigam do pracy 3 razy w tygodniu, także tego czasu po prostu mam troszeczkę mniej rano, więc wszystko się sprowadza do mocnego nawilżania skóry. I miałyście rację dziewczyny, zamówiłam sobie razem z suplementami ten tonik kolagenowy, jest fantastyczny. Słuchajcie, zamówiłam też kilka rodzajów kolagenu, będzie o tym film, bo myślę, że cenną uwagą jest dla Was to, że niektóre kolageny możemy używać również w ciąży, więc przygotuję dla Was film. I zamówiłam z polecenia koleżanki krem, podobno to jest totalny sztos, ale jeszcze nic nie mówię, na razie sobie działam z tonikiem. Tutaj słuchajcie, mamy kwas nowej generacji, czyli kwas pH, glukonalakton. Cenię sobie ten składnik. Dlaczego? Ponieważ on bardzo ładnie działa nawilżająco, ale też delikatnie złuszcza. Co jest ważne, tutaj mamy kolagen w składzie i oczar wibliński. I to dla mojej cery jest bardzo cenne, ponieważ on działa ściągająco i tonizująco. Czyli jest idealny, żeby nawilżyć skórę, ale jednocześnie zapobiec produkcji sebum, nadprodukcji w zasadzie, ponieważ nasza skóra zwykle częściej produkuje to sebum niż na przykład skóra sucha, która bardzo często się broni i to sebum jest takie właśnie dziwne w przypadku cery suchej. Także dla mnie to jest po prostu must have. Ja sobie w ogóle on przepięknie pachnie. Dziewczyny, weźcie go na wakacje. On jest po prostu rewelacyjny. Jak sobie będziecie zamawiać suplementy, a ja Wam na koniec filmu powiem o takich moich ukochanych, które po prostu no totalnie odmieniły moje życie, to zdecydowanie dorzućcie sobie tonik. Macie też zniżkę na Nobel, także 10% zawsze robi robotę. Poza tym do każdego produktu z Nobel macie gratis herbatki, suplementy na trawienie. No naprawdę dużo Wam się rzeczy przydaje, także super. I moje ukochane serum z aloe vera. Tutaj też jest dużo kwasu hialuronowego, także ja mam bardzo mocno nawilżającą poranną pielęgnację, bo chcę, żeby ta skóra wyglądała elastycznie. Dodatkowo coraz częściej ucieka nam ze skóry poprzez przesuszenia, tryb życia ten kwas hialuronowy, więc mocno dziewczyny nawilżajcie skórę. Bardzo mnie ostatnio pytałyście, jakie produkty mi się sprawdzają do nawilżania, także szyja, dekolt i buzia. No to aloe vera, powiem Wam szczerze, jestem absolutnie zachwycona. I ja 2 razy w tygodniu używam sobie tych kropelek brązujących. Świetne są. To jest w ogóle przedłużenie mojego samopalacza. Zresztą wiecie, że to jest moja miłość wielka. Będzie podsumowanie takich topowych samopalaczy i on będzie w czołowej trójce. Jest fantastyczny. Moja buzia, bo używam tej pianki na buzie. Ciało nie było nigdy tak nawilżone po samopalaczu. A wiecie, że te produkty zwykle mają taką tendencję do przesuszenia po którymś dniu od aplikacji, a tutaj nic się nie dzieje. Te kropelki bardzo ładnie wydłużają jakość jakby tej opalnizny. Także słuchajcie, 2 produkty nawilżające z rana, płatki pod oczy, a teraz przechodzimy do kremu. W tym miesiącu bardzo fajnie sprawił się Senayo, zresztą go mocno testowałam. Miałam na niego kilka patentów, o których Wam mówiłam w osobnym filmie, także jest test obu wersji, tej klasycznej, bez pigmentu i z pigmentem. Notabene muszę Wam powiedzieć, że każda w zupełnie innych warunkach się Wam sprawdzi. Na przykład wersja z tintem jest super na plaży, na basen, kiedy nie chcecie używać oczywiście makijażu, a zwykle wtedy nie nakładamy podkładów. Bo chcemy, żeby ta buzia odpoczęła, była odświeżona, ale jednocześnie chcecie zapewnić sobie ochronę na wysokim poziomie i mieć wyrównany kolor skóry bez bielenia.
Ja myślę, że teraz już patrząc na te filtry, które używamy, jest coraz mniej takich, które bielą. I ja jestem tego żywym przykładem, bo testuję mnóstwo filtrów koreańskich. Natomiast ja jestem mocno za filtrami polskimi, z uwagi na to, że bardzo często jest też tak, że my w Europie mamy zupełnie inne wymagania, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne. W Korei często są to troszeczkę mniejsze faktory, bo Koreańczycy unikają tego słońca, oni wiedzą, jak to robić, a Europejczycy zwykle mają z tym problem i używają tylko i wyłącznie filtrów na plażę, na wyjazdy. Im się to kojarzy totalnie właśnie z filtrem przeciwsłonecznym, filtrem do opalania skóry. Także nie, słuchajcie, używamy 365 dni w roku, natomiast ta wersja z tintem, jeżeli nie nosicie make-upu, na co dzień będzie super, albo jeżeli chcecie nałożyć troszkę mniej podkładu, idzie lato, zdecydowanie mniej nakładałem makijażu, więc ta wersja jest super. Natomiast wersja klasyczna mi się też rewelacyjnie sprawdza, jeżeli na przykład nakładam podkład jakiś kryjący i po prostu chcę tylko i wyłącznie mieć ten podkład i mieć jednocześnie filtr z SPF-em. I słuchajcie, metoda na SNL. To jest tak sprawdzony patent, że nie da się zrobić po prostu tych wiórek. Musicie go rozprowadzić i nakładać szybko. I to jest, słuchajcie, chyba najlepszy patent, jaki ja mam na ten filtr. Także go rozprowadzam, nie gadam, znaczy no będę gadać, ale tak delikatnie go, ale pamiętajcie, żeby tak nie szarpać tej twarzy, tylko tak go jakby wtłaczamy, rozpracowujemy. I teraz Wam pokażę, że absolutnie na takiej mocno nawilżającej pielęgnacji nie ma wiórek. Czy coś mi się roluje? Nie. Zobaczcie, nic. Nic. Także nakładam drugą warstwę w ramach testu, doklepuję, ale zobaczcie, jaka skóra jest taka jędrna, taka... No, serio. Tak wypielęgnowana i w ogóle ten filtr przepięknie pachnie. No spróbujcie sobie, dziewczyny, bo ja uważam, że marka SNL ma świetne jakości składu. W ogóle Łukasz jest tak fantastycznym człowiekiem, jeżeli chodzi o dopracowywanie każdego detalu. Ja sobie to cenię w ludziach, bo to nie jest ani pójście na skróty i bo jest sezon, mamy filtry, a muszę Wam powiedzieć, że SNL od zeszłego roku pracuje nad tymi filtrami, jeszcze w ogóle wcześniej i już w zeszłym roku rozmawiałam z Łukaszem o filtrach. Także bardzo się cieszę, że w ogóle powstały dwie wersje do wyboru, bo tak naprawdę macie dopasowywany produkt do Waszych potrzeb. Jeżeli lubicie tint, jak najbardziej. Jeżeli chcecie klasyczną wersję, też możecie wybrać kolejna warstwa. I takie dwie cienkie warstwy, słuchajcie, Wam się bardzo fajnie sprawdzą pod makijażem, bo ani nie obciążą go, ani nie będą się rolować. No i co? Dwie warstwy, zgodnie z umową, nie biurek, nic się nie dzieje na brwiach. To jest bardzo ważne, słuchajcie, moje brwi są cenne, więc zaraz sobie po prostu przeczeszę szczoteczką. Nic się tutaj nie dzieje, oprócz tego, że mam wielki odrost i muszę go zrobić na wyjazd. I zobaczcie, nic, zero wiórek. No, dziewczyny, wiem, że narzekały się na to w ostatnim filmie, że Magda są wiórki, ale pamiętajcie, że to były testy. I ja Wam później mówiłam, że na przestrzeni tego testowania znalazłam po prostu patent. Wiecie, że podkład jest najważniejszy i tak naprawdę jest to baza całego makijażu, więc pokażę Wam mój absolutny hicior. Oczywiście wiecie, że bardzo lubię El Ever, ja mam w dwóch kolorach, w zależności od tego, w jakim jestem czasie po aplikacji samopalacza, używam dwóch odcieni. Zaraz po Honey, ten ciemniejszy, a tak 2-3 dni przed aplikacją ponownie samopalacza używam wersji Sand, czyli tego jaśniejszego koloru, trzeciego z kolei. I teraz ważna rzecz, kolor Sand wróci w czerwcu. Wiem dokładnie kiedy, ale polujcie. Nadal macie kod rabatowy ważny na El Ever, także możecie, jeżeli planujecie wakacje, będziecie bardziej opalone, po prostu już przeskoczyć na czwóreczkę, no i później w zapasie sobie uzupełnić Sand. To jest taki fajny, optymalny kolor dla osób, które używają na co dzień samopalacza albo po prostu mają ciemniejszą karnację, ale już jak się dopalicie, no to kolor Honey będzie dobry. Słuchajcie, zobaczcie, bardzo ładnie wygląda ten krem z SPF-em od Senelki i ja pokażę Wam też mój hicior, słuchajcie, tego miesiąca, zresztą ja nawet go nie nazwę hiciorem tego miesiąca, tylko tak naprawdę w zeszłym roku już go zaczęłam testować, jak się pojawił, tylko w wersji z Relief, tą taką wersją, którą po prostu wkładacie sobie do zapas, do takiej szklanej buteleczki. Natomiast w Eoli testuję sobie w tych nowych opakowaniach i powiem Wam szczerze, no dla mnie pozytywna zmiana. Ja mam ten najciemniejszy kolor, czyli 40N Amber. I powiem Wam szczerze, on ma bardzo fajne krycie, bo praktycznie total. I powiem Wam szczerze, ja jestem zadowolona bardzo z trwałości.
Na La Rose, słuchajcie, możecie złapać tą wersję kolorystyczną, jak i 5 pozostałych albo 6, bo w Oli dołożyło kilka kolorów, także często mnie pytacie, czy w Oli, czy Lever. One mają zupełnie inne wykończenia. Lever jest taki bardziej świetlisty, mam wrażenie. Zresztą zobaczcie. Ten ma większe krycie, zdecydowanie, ale oba mają dobre. Więc tutaj kwestia po prostu, jakie wykończenie Wam się podoba. Lewera też jest osobny test na kanale i też Was zaskoczyło krycie. Natomiast Woli też ma bardzo fajny skład, taki naturalny. Zresztą ostatnio mi się bardzo podoba, jak mało się rozmego aplikuje. Zresztą jestem jej ogromną fanką, jeżeli chodzi o merytorykę, o sposób bycia. Taki profesjonalist w tym wszystkim, co robi. No i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Także no, Woli, powiem Wam szczerze, dobra robota i są nowe odcienie, także zobaczcie. Obiecałam Wam jeszcze pokazać dwa produkty, ale tym razem z pielęgnacji ciała, więc może zacznę od tej bardziej ujędrniającej, bo jak wiecie, opalenie zna przepięknie wygląda, ale jak ciało jest ujędrnione, to to jeszcze super się prezentuje. Słuchajcie, to jest zaawansowany balsam antycelulitowy z marki Inimini. On, słuchajcie, ma pompkę, przepięknie pachnie i bardzo ładnie ujędrnia ciało. Ja na przykład jak szczotkuję, to później nakładam, słuchajcie, jakieś produkty, więc wiem, że polecałyście mi to z Liren, ta szczotka i w ogóle ten balsam, ten żel z nowości, także dam Wam znać, bo niedługo będę testować. Natomiast przygotowuję swoje ciało na lato właśnie przez ten balsam antycelulitowy i powiem Wam, że naprawdę jest super. Ja mam jeszcze taki patent, że najpierw sobie szczotkuję ciało, później nakładam ten balsam i dopiero później olejek i robię masaż bańką. Więc to jest taki mój fajny patent, który gdzieś tam podpatrzyłam ostatnio, że najpierw nakładacie taki balsam antycelulitowy i dopiero później robicie sobie masaż olejkiem i bańką. Także to jest naprawdę super. I drugim produktem, który Wam mega polecam, zresztą macie tutorial, jak stosować samopalacz, jest właśnie produkt brązujący ciało. To jest taki mus. To jest samopalacz, po prostu samopalacz, który nie wymaga spłukiwania, więc możecie spokojnie przed wyjściem sobie nałożyć. Natomiast ja uważam, że samopalacz to samopalacz i go zostawiamy na noc, spłukujemy i macie przepiękną opaleniznę. Joy Sun Mousse to jest, słuchajcie, produkt, który przepięknie pachnie. Bardzo fajny skład i generalnie nie śmierdzi i nie robi plam zasieków. Także zobaczcie sobie tutorial. To jest produkt, który możecie kupić na stronie Lever, także tam też obowiązuje moja zniżka, bo macie tak naprawdę na wszystko. Na kolagen, na produkty pielęgnujące do włosów, do twarzy i właśnie kropelki brązujące. Zresztą pokazywałam Wam, że w komplecie można sobie zamówić i właśnie samopalacz. Także to jest taki mój duet i mam nadzieję, że po obejrzeniu filmu po prostu sobie zamówicie i będziecie cieszyć się taką naprawdę fajnie wyglądającą opalenizą i przede wszystkim zdrową. Idziemy szybko do pielęgnacji wieczornej i pokażę Wam jedną naprawdę bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o delikatne złuszczanie, a wiecie, że robię to na bieżąco. To jest, słuchajcie, taki tonik, który ma 3 rodzaje kwasów. Mlekowy, który bardzo ładnie nawilża, glikolowy, który ma takie szerokie spektrum działania. On jednocześnie złuszcza, bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienia, redukuje zaskórniki, rozszerzone pory, no i jednocześnie wygładza skórę. I mamy ostatni kwas. Jest to kwas salicylowy, który ma taką zdolność przenikania przez tłuszcze, przez to bardzo ładnie penetruje skórę i usuwa wszelkie zabrudzenia, zanieczyszczenia, bardzo ładnie złuszcza i działa na tych głębszych warstwach naszej skóry. No i to wszystko wieńczy witamina C. Także poznajcie tonik od marki Rodial. Jak wiecie, ja kocham podkład marki Rodial, więc tym bardziej się cieszę, że ma tak fajną pielęgnację. To jest, słuchajcie, tonik, który ja regularnie używam 2-3 razy w tygodniu. Ma taki cienki wacik i powiem Wam, że generalnie dużo produktów marki Rodial jest często w dobrej cenie, więc zobaczcie, bo ja widziałam, że jest teraz minus 20%. Moim zdaniem to jest naprawdę fajny moment, żeby sobie złapać taki tonik kwasowy. A no i co jest ważne, ten tonik jest jak najbardziej bezpieczny latem, ponieważ ma w zasadzie wszystkie kwasy, które możecie używać latem, czyli glikolowy, mamy tonik mlekowy, mamy kwas, kwas migdałowy i salicylowy, czyli wszystkie. Będziecie miały też film o produktach z kwasami, które możecie używać latem i właśnie wszystkie kwasy, które zawiera ten tonik, mogą być stosowane latem. I robimy też taką fajną drugą rzecz, że jeszcze raz sobie nałożymy ten tonik. Witamina C, słuchajcie, też pięknie rozświetla i działa antyoksydacyjnie. I przykładamy. Tak dociskamy odrobinę tego produktu, żeby jak najwięcej się dostało gąszczu warstwy skóry i rano obudzicie się z taką
przepięknie rozświetloną skórą. Dzisiaj też stawiam na delikatne złuszczanie, oczyszczanie skóry. Więc ja poczekam te kilka minut, zrobię sobie kąpiel i będę nakładać serum z kwasem hialuronowym, ale jak widzicie, kwas hialuronowy ma działanie silnie nawilżające, absolutnie nie złuszczające, także bardzo ładnie też ukoi skórę, nawodni ją, nawilży i nada takiej elastyczności. Także elewer i pokażę Wam płatki pod oczy i krem do twarzy, który również zawiera takie fajne, delikatne, złuszczające kwasy i przepięknie wyrównuje kolory, bardzo ładnie rozświetla. Także myślę, że w dziedzinie koreańskiej pielęgnacji będziecie miały kolejne dwie pory. Jak delikatnie, tak się, mam wrażenie, że złuszcza ta skóra, ale widzicie, jak się napięła ładnie. Bardzo to fajnie wygląda, czoło też się ładnie złuszcza dzięki takim delikatnym kwasom, no i też nie działacie bardzo agresywnie. Także to jest dla mnie ważne, ponieważ ja nie chcę się mocno też złuszczać, tylko słuchajcie, faktycznie, o, zakładałam nową piżamę, jesteśmy, co mi tak uwiera, a tu kstawcia skarpetka, że rewelacja. Takie fanty zawsze znajduję ciekawe ostatnio, albo na przykład nie swoje skarpetki i swoje znajduję u Xaverego, więc... A, przepiękna buzia się zrobiła po tym toniku, no naprawdę zobaczcie. Także ten i Poly Choice to jest moim po prostu absolutny ulubieniec. Ten przepięknie rozświetla skórę, rewelacja. Krem, słuchajcie, krem marki Heimish, który mi bardzo przypadł do gustu. Również ma w składzie kwas mlekowy, który bardzo delikatnie złuszcza, ale co jest też cudne i to już rozmawiałam z wieloma osobami, on tak przepięknie rozświetla i wyrównuje kolory. Skóra po nim jest tak rano wypoczęta, taka napięta, gładka, no jak słuchajcie, u lalki się robi buzia. Także to jest, no naprawdę, to jest w ogóle totalny bestseller. Ja go w zasadzie uwielbiam, zresztą widać po zużyciu, jak mam właśnie taką pielęgnację rozświetlającą, to lubię sobie użyć ten krem i go tak na bieżąco zamiennie używam z tym kolagenowym i powiem Wam, że to jest naprawdę cudowna pielęgnacja. Ten krem to jest ulubieniec wielu, wielu kobiet, które właśnie sobie cenią taką przeciwzmarszczkową pielęgnację, wygładzającą i faktycznie tak przepięknie wyrównującą koloryt, więc jeżeli macie jakieś delikatne przebarwienie, to warto nim tak delikatnie rozświetlać skórę właśnie nocą. Oczywiście ja Wam też polecam przy używaniu filtrów, również o poranku, ja go bardzo lubię nakładać pod makijaż. Także on robi taki fajny blask, taki satynowy odcień. Wy go bardzo w ogóle lubicie, opisałyście mi w zasadzie w komentarzach, że to jest jeden z Waszych ulubionych kremów. No i słuchajcie, płatki pod oczy, tym razem nowość, bo jak już wiecie, testowałam te płatki, oj, długo przed, słuchajcie, zanim się pojawiły na Laros. To są płatki z maczą, zresztą widać po zużyciu, że się z nimi polubiłam. Macza, słuchajcie, działa tonizująco, przede wszystkim jest takim silnym antyoksydantem. I te płatki są takie fajne, grube, hydrożelowe, ale i duże, bo one są takim zielonym odpowiednikiem Bulgarian Rose, które bardzo lubicie. To są Wasze w ogóle bestsellery, z tego co zauważyłam. Myślę, że jak ktoś lubi płatki pod oczy, to tak naprawdę od Bulgarian Rose zaczyna, ponieważ to są bardzo ładne, rozświetlające i mocno nawilżające płatki pod oczy. Więc to jest nowość, którą sobie powinnyście przetestować jako płatkomaniaczki. Są cudowne, słuchajcie, i widzę, że bardzo Wam się też podobają, bo już kilka z Was zamówiły, jak jeszcze były w takiej malutkiej ilości na Laros. I wszystkie, słuchajcie, poszły po moich poleceniach. No, są, słuchajcie, cudowne. One tak w ogóle bardzo ładnie wyrównują kolory i zauważyłam, że tak ewidentnie dłużej niż inne moje płatki trzymają chłód, nawet nie wyjęte z lodówki, ale ja je trzymam w lodówce, także tak najbardziej lubię. I płatki, które Wam też polecam, które się ponownie pojawiły, a wiem, że na nie często polejecie, to jest ten Red Food Energy Eye Patch. I to są płatki, słuchajcie, silnie ujędrniające. Chyba najbardziej z tych wszystkich, które mam, one mają ekstrakty z czerwonych owoców, z granatu, maliny, żeńszenia, z czerwonej herbaty, które przepięknie uelastyczniają skórę i działają mocno przeciwzmarszczkowo. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie dużo na brwi się nie mogę napatrzeć, bo pisało się, że te brewki są po prostu piękne. I to był mój taki duży mankament, więc one też są moimi ulubieńcami. Ale taka gładka jest skóra po tej pielęgnacji, no super. Ona jest delikatnie jeszcze tak zaróżowiona, bo ona się fajnie tak złuszcza. Ale tak, naprawdę sensownie. Także mam nadzieję, że w pielęgnacji wieczornej również Wam pomogło. Słuchajcie, wieńczącym elementem pielęgnacji to jest tak naprawdę suplementacja od środka, więc oczywiście picie wody to jest bardzo ważne, o tym nie zapominajcie. I ja muszę Wam powiedzieć, że mocno się pilnuję teraz piciem wody, zwłaszcza jak mam rozbudowaną suplementację i o to naprawdę ostatnio bardzo dbam, bo i mam dużo stresu. Jest takie tempo pracy, a poza tym bardzo łapałam wodę i to jest mój
problem od wielu, wielu lat. Ja po prostu nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. I zaczęłam o tym Wam mówić i poleciłyście mi Hydrodren. W sensie to jest suplement, który bardzo ładnie usuwa nadmiar wody z organizmu i faktycznie przed już teraz trzecim cyklu za chwilę czuję się szczupło, czuję się taka... jakbym nie miała tej zbędnej wody. To jest właśnie coś takiego, że nie czuję opuchnięcia, nie czuję tej galaretkowatej skóry, tych ut, jak wiecie, taka galaretka po prostu. Ja szczotkuję i oczywiście używam bańki, ale muszę wam powiedzieć, że ja po prostu cała na brzuchu, tutaj się po prostu czuję tak lekko. Także Hydrodren to jest, słuchajcie, jeden z moich ulubionych suplementów i ja już trzeci cykl przechodzę razem z tym suplementem i powiem wam szczerze, że jest rewelacja. Bardzo mam fajne samopoczucie. I propos tego, ostatnio mnie pytałyście mocno i tak w sumie się wstrzeliłam w takie wasze potrzeby, bo czegoś takiego szukałyście, coś na wyciszenie. Słuchajcie, jak macie dużo stresu, jak macie dużo pracy, macie takie pęty, po prostu chcecie zrealizować mnóstwo planów. Ja na przykład mam teraz pracę, YouTube, Ksafcio, prawo jazdy i to mnie też mocno stresuje. Ja muszę wam powiedzieć, że im bliżej na przykład egzaminów to jest taki stres, ja to bardzo czuję. Ale zauważyłam, że od kiedy sobie biorę ten suplement na wyciszenie, to tak ładnie, fajnie kumuluje i tak to się rozchodzi, słuchajcie, a nie, że ja jestem zła i muszę wybuchnąć. Tylko czuję to napięcie i ono tak fajnie odpływa, ale ja to ewidentnie czuję, słuchajcie, od kiedy to suplementuję. Mam to wyciszenie, ale ja mam na dzień. Bo ja rano, ja wieczorem ładnie zasypiam, jak mam post przerywany i jem regularnie do 18 od 10, to powiem wam szczerze, że rewelacja się czuje. Bardzo ładnie zasypiam, wchodzę w ten głęboki sen i faktycznie czuję się dobrze. Ale to mi tak na co dzień pomaga, to jest super. I o to mnie pytałeś się ostatnio też na Instagramie, więc wam daję znać. W ogóle na wszystkie suplementy na Noble macie minus 10%, także sobie zamówcie. Ja bym wam na przykład tak od siebie polecała 2-3-miesięczną kurację, bo z Hydrodrenem odczujecie już efekty po 2-3 tygodniach i w tym drugim cyklu to po prostu powiecie wow, ja bez tego nie egzystuję, nie funkcjonuję w ciągu dnia. To jest naprawdę świetne uczucie nie mieć tej wody, wyciszyć się. I jeszcze jedna taka fajna rzecz, która fajnie się jakby fajnie współgra i podbija to działanie wyciszenia, to jest ashwagandha. I to jest w ogóle roślina adaptogenna, która bardzo bezpośrednio działa na wasze nerwy, ukojenie ich, takie wyciszenie, więc jak macie bardzo dużo pracy, skumulowanie i tej energii złej i dobrej, to wszystko tak się, słuchajcie, wycisza. Bardzo fajna rzecz, także jeżeli macie dużo stresu, dużo pracy, dużo obowiązków na głowie, to te dwa suplementy są super. Ja jeszcze wprowadziłam sobie teraz na bieżąco lżejszeń. No i tak, no i słuchajcie, myślę, że o tym, o, dzisiaj podrobałam się i mam takie uczulenie. Myślę, że o tym więcej wam troszeczkę opowiem, jak będę na wyjeździe, będę miała też chwilkę, ale te suplementy są, słuchajcie, boskie. O, coś sobie postawiłam na koktajlu, jutro będę robić ten koktajl z Noble. On jest, słuchajcie, przepyszny, ja mam ten wspomagający redukcję masy ciała. Dodajemy sobie do mleka, wody, jakieś tam owoce sobie możemy dodać i mam ten malinowy. Także ja bardzo lubię coś takiego, bo to mi tak fajnie uzupełnia dietę na bieżąco. Także co, dziewczyny, wasze zdrowie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się.